Teraz dokonamy księgowania stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych. Po pierwsze, zaksięgujemy stwierdzone niedobory towarów i nadwyżki. Pierwszym dokumentem, który będziemy księgowali, będzie rozchód wewnętrzny. W naszym programie wybieramy dekretację i księgowanie. Następnie wybieramy dodaj. Inwentaryzację przeprowadzaliśmy na dzień 1 grudnia. Ustawiamy datę dokumentu 01.12. Jako dokument źródłowy mamy rozchód wewnętrzny, za pomocą którego wyksięgujemy stwierdzone niedobory. Ma numer 1 na 12. Rodzaj dowodu jest to, tak jak przed chwilką powiedziałam, rozchód wewnętrzny, czyli musimy na liście znaleźć taki dokument. W opisie wpiszemy wyksięgowanie niedoboru towarów. Tą treść sobie skopiujemy. I teraz tak, możemy księgować wszystkie niedobory towarów jednym zapisem, dlatego że nie prowadzimy analityki do konta towary. U nas wszystkie towary rejestrowane są na koncie głównym. Czyli w momencie, kiedy mamy do zaksięgowania niedobór, udział przy księgowaniu będą brały konta rozliczenie niedoborów i szkód i konto towary. Na towarach zmniejszamy stan, natomiast poddajemy ten stwierdzony niedobór rozliczeniu. Czyli pierwsze konto, które przyciągnę, to będzie konto 241, rozliczenie niedoborów i szkód. I wartość tego dokumentu, tak jak powiedziałam, księgujemy całościowo. Będzie to kwota 224,80. W treści wpisujemy wyksięgowanie niedoboru towarów. Następnie przechodzimy na drugie konto, tak jak powiedziałam, będzie to konto 330, czyli towary. I tym razem po stronie ma zaksięgujemy zmniejszenie towarów w naszym magazynie. I tutaj wprowadzimy również wyksięgowanie niedoboru towarów. Dokument jest gotowy, możemy go zapisać. Następny dokument, który mamy do zaksięgowania, jest to dowód przychodu wewnętrznego, czyli PW. Tutaj musimy zarejestrować nadwyżki, które stwierdziliśmy, czyli klikamy dodaj, znowu ustawiamy datę na 1 grudnia. Naszym dowodem jest dowód PW, on ma numer 2 na 12. W rodzaju dokumentu szukamy przychodu wewnętrznego. Przychód wewnętrzny. W opisie wpisujemy zaksięgowanie nadwyżki towarów. Pierwsze konto, które będzie tutaj brało udział, to oczywiście po stronie winien będzie to konto towarów, czyli 330 towary. Kwota, którą wprowadzamy, wynika ze stwierdzonej nadwyżki i jest to kwota 50 zł. W treści wprowadzamy zaksięgowanie nadwyżki towarów. Przechodzimy. Drugie konto, które bierze udział, to jest oczywiście konto rozliczenia nadwyżek, czyli w naszym przypadku 242. I po stronie ma wprowadzamy również kwotę 50 zł. W treści operacji wpisujemy zaksięgowanie nadwyżki towarów. Jest to dokument nasz wewnętrzny, nie ma żadnego powiązania VAT-owskiego, możemy go zapisać. W tej chwili możemy przejść, mamy zaksięgowane stwierdzone różnice inwentaryzacyjne i możemy przejść do dokonania rozliczenia tej inwentaryzacji na podstawie postanowień Komisji Inwentaryzacyjnej. Po pierwsze, Komisja Inwentaryzacyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego postanowiła, że niedobór cukru trzcinowego należy uznać za zawiniony i obciążyć nim magazyniera w cenie zakupu netto. Magazynier takie roszczenie uznał na piśmie. Zatem dowodem PK możemy dokonać rozliczenia niedoboru cukru trzcinowego. Wybieramy dodaj. Jako datę wprowadzamy również postanowienia komisji, mamy z dnia 1 grudnia.
czyli wprowadzamy pierwszy 12. Dokumentem dla nas będzie dowód PK, czyli polecenie księgowania, w naszym przypadku numer 1 na 12. Powiązania VAT-owskiego tutaj nie mamy. Rodzaj dowodu powinniśmy znaleźć polecenie księgowania. Nie mamy polecenia księgowania, możemy go zdefiniować, klikamy na plusik i wprowadzamy. Już zostało dodane. W opisie wpisujemy obciążenie pracownika magazynu. Piotra Kowal stwierdzonym niedoborem cukru trzcinowego. Pierwsze konto, które będzie tutaj brało udział, to oczywiście rozliczenie niedoborów i szkód. Następnie będziemy oczywiście musieli to zaksięgować na rozrachunki z naszymi pracownikami. W tym wypadku będzie to konto pozostałych rozrachunków. Jeżeli chodzi o naszego pracownika, to tworzy nam się należność od naszego pracownika, czyli tutaj jako pierwsze konto wprowadzę 234. Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Pracownik będzie zobowiązany do wpłacenia kwoty niedoboru do kasy. Tak? Kwota tego niedoboru to jest 180 zł. W treści operacji wpisujemy obciążenie pracownika magazynu Piotra Kowal stwierdzonym niedoborem cukru trzcinowego. Drugie konto, tak jak powiedziałam, będzie to konto rozliczenia niedoborów i szkód, czyli w naszym przypadku jest to konto 241 i tutaj zapis będziemy mieli po stronie kredytowej, rozliczamy ten niedobór, również będzie to kwota 180 zł, w treści wprowadzamy dokładnie to samo. A pierwszy punkt postanowień komisji inwentaryzacyjnych mamy zaksięgowany. A kolejne postanowienie komisji inwentaryzacyjnej to dokonanie kompensaty niedoboru pieczywa żytniego z nadwyżką pieczywa pszennego. Jeżeli chodzi o kompensatę, to powinniśmy stosować tutaj zasadę mniejszej ilości i niższej ceny. W naszym przypadku stwierdziliśmy niedobór 10 opakowań pieczywa żytniego, które jest w cenie 4 zł za opakowanie, czyli wartość niedoboru wychodziła nam 40 zł, natomiast przy nadwyżce mieliśmy również 10 opakowań, z tym, że tutaj cena wynosiła 5 zł, czyli wartość stwierdzonej nadwyżki jest 50 zł. Stosując zasadę kompensaty mniejsza ilość, niższa cena, nasza kompensata będzie miała wartość 40 zł, czyli będziemy kompensowali 10 opakowań po niższej cenie 4 zł. Jeżeli chodzi o księgowanie tej kompensaty, to jest to księgowanie pomiędzy kątem rozliczenia niedoborów i szkód, a rozliczenia nadwyżek, tak? Czyli pierwsze konto, które tutaj użyjemy, to będzie konto 242. Jest to rozliczenie nadwyżek. Wyksięgujemy z rozliczenia nadwyżek kwotę 40 zł po stronie winien i w opisie operacji wpiszemy kompensata niedoboru pieczywa żytniego z nadwyżką 'Pieczywa pszennego'. Można by dopisać jeszcze, że według zasady mniejsza ilość, niższa cena, ale to bardzo długa byłaby ta treść operacji gospodarczej. Przechodzimy do drugiej linii i tutaj musimy przywołać, tak jak powiedziałam, konto rozliczenia niedoborów i szkód i ten niedobór wyksięgować z konta. 40 zł. W treści wpisujemy dokładnie to samo, ja pozwolę sobie skopiować. Dobrze.
Drugi punkt naszej inwentaryzacji mamy postanowień komisji inwentaryzacyjnej, mamy zaksięgowane. W trzecim punkcie komisja postanowiła pozostałą po kompensacie nierozliczoną nadwyżkę wartościową pieczywa pszennego zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych. Tak jak Państwu powiedziałam przed chwileczką, nasz niedobór był 10 opakowań po 4 zł, czyli 40 zł, a nadwyżka to było 10 opakowań po 5 zł, czyli 50 zł. Jeżeli chodzi o ilość, dokonaliśmy kompensaty 10 opakowań, natomiast jeżeli chodzi o kwestię wartości, to wartość była 40 zł, czyli różnicy mamy tutaj jeszcze 10 zł. Tą pozostałą po kompensacie nadwyżkę musimy w tej chwili zaksięgować. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie nadwyżek, to one zaliczane są w przedsiębiorstwie do pozostałych przychodów operacyjnych. Czyli będziemy tutaj mieli księgowanie pomiędzy kątem rozliczania nadwyżek, a oczywiście pozostałymi przychodami operacyjnymi. A jako pierwsze przywołujemy konto 242, rozliczenie nadwyżek. Kwota, którą mamy tutaj do zaksięgowania, to będzie 10 zł. W treści operacji wpisujemy rozliczenie pozostałej po kompensacie nadwyżki. Jako drugie konto, oczywiście tak jak powiedziałam, przywołamy konto pozostałych przychodów operacyjnych, czyli konto 760. Po stronie ma wprowadzimy kwotę 10 zł, a w treści możemy wpisać dokładnie to samo, co mieliśmy poprzednio, czyli rozliczenie pozostałej po kompensacie nadwyżki wartościowej. I ostatni punkt dotyczący postanowień komisji inwentaryzacyjnej. Jest to niedobór mąki tortowej, który mamy uznać za niedobór niezawiniony, mieszczący się w granicach norm i ubytków naturalnych. W przypadku, kiedy mamy do czynienia niedoborem niezawinionym, który mieści się w granicach norm ubytków naturalnych, to oczywiście dokonujemy rozliczenia takiego niedoboru i wartość tego niedoboru zaliczamy sobie do kosztów naszej normalnej działalności. W tym wypadku będą to dla nas koszty, które wykazujemy na koncie 731, czyli wartość towarów według cen zakupu. Księgujemy, rozpoczynamy od konta oczywiście 731, konta kosztowego, wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu. Wartość tego niedoboru to jest 4,80 zł i w treści wpisujemy rozliczenie niedoboru mąki tortowej rozliczenie niedoboru mąki tortowej mieszczącego się w granicach norm ubytków naturalnych. Z drugiej strony, tak jak powiedziałam, musimy to wyksięgować z rozliczenia niedoborów, czyli konto 241. Po stronie ma księgujemy kwotę 4,80, w treści wpisujemy dokładnie to samo co wyżej. Zapisujemy nasz dokument i w ten sposób zaksięgowaliśmy postanowienia komisji inwentaryzacyjnej. W kolejnym kroku mamy do zaksięgowania dowód KP, który mówi o tym, iż magazynier wpłacił należność z tytułu niedoboru zawinionego. Wybieramy dodaj, ustawiamy datę dokumentu, nasz dokument jest z 2 grudnia, dokumentem źródłowym jest dowód KP, który ma numer 1/12. W rodzaju dowodu sprawdzamy, czy mamy dowód kasa przyjęła.
jest kasa przyjmie. W opisie wpisujemy wpłata należności. Przez pracownika Piotra Kowal. Z tytułu niedoboru zawinionego. No i teraz, jeżeli dokonuje pracownik wpłaty, no to wiadomo, że w tym wypadku będziemy mieli do czynienia z zwiększeniem stanu gotówki w kasie, czyli po stronie winien powinniśmy mieć konto kasa. Jest to konto z numerem 100. Kwota, którą przyjmujemy, to kwota 180 zł. W treści operacji możemy wpisać wpłata należności przez pracownika Piotra Kowal z tytułu niedoboru zawinionego. Przechodzimy do wiersza drugiego. Musimy podać drugie konto. Oczywiście tym kontem będzie konto pozostałych rozrachunków z pracownikami, czyli 234. Zmniejszamy należność pracownika. W treści operacji wpisujemy dokładnie to samo, co wyżej. W ten sposób zaksięgowaliśmy przyjęcie gotówki do kasy z tytułu niedoboru niezawinionego.